Cześć, jako że jesteśmy w samochodzie, chciałam Wam pokazać układ, który robi się właśnie 21 grudnia na Święto Jule, który jest układem drzewoprzesilenia. Sami zobaczcie, wygląda jak drzewko, tu mamy pień, tu mamy gałązki, koronę i jak działa. Kładziemy karty od dołu, czyli tutaj od pnia. To jest jedynka, potem na spokojnie mamy dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę i siódemkę. I tu jest to nasze drzewo przesilenia. I teraz co oznaczają kolejne gałązki? Pień to jesteś ty. To jest karta, która symbolizuje osobę, której stawiamy karty tarota. Drugą kartą na dolnym poziomie drzewa przedstawia te karty pomysły, kolejna inspiracje, kolejna plany. Następnie mamy średni poziom, kartę, która oznacza proces, tutaj mamy przeszkody, tutaj mamy wynik, czyli bardzo, bardzo fajny układ kart. Może pokażę Wam z góry. Ja, pomysły, inspiracje, plany, proces działania, przeszkody i realny wynik. Także myślę, że ten krótki układ kart przyda Wam się również w dzień zimowego przesilenia.